Emocje nas czekają dzisiaj, bo pierwszy raz będziemy próbowali bardzo interaktywnie dzisiaj działać. Muszę powiedzieć, że nasz dzisiejszy gość przygotował bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale mieliśmy tylko 10 minut na to, żeby próbować to ogarnąć. Nie udało nam się tego wszystkiego ogarnąć. Połowa z tego będzie, jak to mówią, na spontonie, czyli coś, co lubimy najbardziej, bo sami jesteśmy ciekawi, jak to wyjdzie, no. Ale mając tutaj takiego mistrza, który już przyjął inicjatywę, powiedział mi, że lepiej, żebym tego nie ruszał, bo może nam nie wyjść. Jesteśmy już na żywo, mamy tyle czasu, ile ci będzie potrzeba. Kartę już upiekłam. Maksymalnie do 13. Także tutaj za chwilę już będą się pojawiali nasi drodzy widzowie, tak. A ja z przyjemnością udostępnię to nagranie na naszej grupie. Bo takie tam mikołajkowe spotkanie z Tomaszem. Również gier zespołowych. Chociaż szachy to chyba nie są gry zespołowe. No jeszcze jak grasz jeden z kilkoma osobami, tak jak było w Gambicie, no to jest zespołowo, prawda? Zespół, który gra przeciwko jednemu mistrzowi. Tomek. To taki sztab analityczny, można powiedzieć. Sztab analityczny, który pomaga temu, który będzie sam grał przeciwko innemu zawodnikowi, znaczy, ale tak jak mówię, w tle inni są. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem byłam tego fragmentu, że tak jak ona była małą dziewczynką i ileś tam było tych szachownic, nie chyba 12, i jak bo przy jednej szachownicy, no to jak ty mówiłeś, zachodzi taka analiza iluś tam ruchów do przodu, ale przy 12 i to wszystko pamiętać? Dobrze, słuchajcie moi drodzy, myślę, że już teraz emocje nas czekają dzisiaj, bo pierwszy raz będziemy próbowali bardzo interaktywnie dzisiaj działać. Muszę powiedzieć, że nasz dzisiejszy gość przygotował bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale mieliśmy tylko 10 minut na to, żeby próbować to ogarnąć. Nie udało nam się tego wszystkiego ogarnąć. Połowa z tego będzie, jak to mówią, na spontonie, czyli coś, co lubimy najbardziej, bo sami jesteśmy ciekawi, jak to wyjdzie, no. Ale mając tutaj takiego mistrza, który już przyjął inicjatywę, powiedział mi, że lepiej, żebym tego nie ruszał, bo może nam nie wyjść. Także jestem bardzo ciekaw i też uspokojony, bo martwiłem się, czy poradzę sobie, ale to wszyscy zobaczą, którzy dzisiaj będą. Ja to się bałam, że będę musiała z Tomkiem zagrać. I dopiero będzie wstyd. Na pewno to zrobimy, bo mieliśmy to zrobić dzisiaj, ale no to jest naprawdę bardzo tak logistycznie trudne, ale spokojnie. Tomku, najpierw kilka słów o sobie. Dla tych, co cię jeszcze nie musisz już długo mówić, bo jesteś coraz bardziej rozpoznawalny, jeśli chodzi o sprawy szachowe, ale powiedz tak w takiej pigułce, jak to mówią, elevator speech, czyli minuta dla ciebie. Witam serdecznie wszystkich, dziękuję za zaproszenie. A więc tak, nazywam się Tomasz Pintal, dawniej byłem Tomasz Talpin, ale myślę, że tutaj warto byłoby, żeby teraz przestawić się troszkę na bardziej prawidłową nazwę, żeby każdy już mnie... No i ostatnio od mniej więcej 1,5 miesiąca właśnie opracowałem kurs szachowy i będę chciał o tym kursie szachowym trochę powiedzieć, a dodatkowo jeszcze zajmuję się też matematyką, promowaniem matematyki, pomaganiem nauczycielom, też prowadzę bloga szachowego, bloga matematycznego, no i generalnie tak jakby edukacja, ale bardziej tak jak mówię w dwóch osiach, matematyka oraz szachy. To jest jakby taka najbardziej dla mnie warstwa, czy ewentualnie też płaszczyzna, na której się poruszam. No i oczywiście na ile mogę, na ile czas pozwala, środki, też współpraca, bo też nawiązuję różne współprace ciekawe, to staram się pomagać tym, którzy w jakiś sposób uczą też dzieci, uczą młodzież, czy też dorosłych, ale żeby po prostu szło to w świat w tym pozytywnym znaczeniu. Ale też dużo serca rozdajesz, bardzo dużo się angażujesz w takie akcje charytatywne, bo Mikołaja. Tak, tak. Jesteś takim Mikołajem serc. My już o tym mówiliśmy, ale w ten sposób się poznaliśmy, widząc twoją aktywność i jakby twoją atencję też i w naszym kierunku, co nam bardzo sprawiło ogromną przyjemność i chcieliśmy ciebie poznać, a jak już poznaliśmy... To się zakochaliśmy. Ja tego nie powiem, chociaż właściwie teraz jest tak naprawdę, ludzie są coraz bardziej otwarci. Tak, a co? I miłość między mężczyznami to niekoniecznie musi być ta miłość, jaka jest między mężczyzną a kobietą. A nawet między mężczyzną a kobietą to też nie musi być ta miłość. Miłość między ludźmi jest czymś bardzo ważnym i powinniśmy o tym mówić i się tego nie wstydzić. Także w tym kontekście również Cię pokochałem, Tomaszu. I te wibracje pozytywne powodują, że jesteśmy silniejsi, tak, prawda? Bo dobro umacnia. I słuchaj, właśnie, jeśli chodzi o tę matematykę, bo Ty w tym tygodniu zrobiłeś bardzo fajny webinar w kontekście myślenia krytycznego. My teraz nie będziemy się na tym koncentrowali. U Doroty Kujawy-Wękę, drugiej dziewczyny nie pamiętam, Ty pamiętasz? Katarzyna Dausal. O właśnie, bo to szkoda by było nie powiedzieć, bo dziewczyny robią kawał dobrej roboty i też trzeba o tym mówić. Tak, to jest jedna też z tych grup, która ciężko pracuje, pokazuje ciekawych ludzi, pokazuje ciekawe pomysły, po prostu robi to, jak to się mówi... Za free. Tak, w imię lepszej sprawy, co jest bardzo cenne i nie każdemu zawsze też starcza energii do tego, żeby to robić, a dziewczyny to się mocno angażują. Tak, i dziękujemy im za to. Dla mnie szachy jest takim substytutem na rozwój mózgu, jeśli matematyka nam się nie podoba. W sensie dziecku, tak? Nie kochają tej matematyki. Powiedz, jak ty, obserwując kontakty z twoimi podopiecznymi, widzisz u nich tą matematykę? Boją się. Jak to jest? Jak oni odbierają ten przedmiot? Jeśli chodzi o matematykę, to cały czas zależy od tego, na jakiego nauczyciela się trafi. To znaczy, czy nauczyciel zachęci do matematyki, czy nauczyciel pokazuje matematykę w sposób ciekawy, czy daje dziecku możliwość wyrażania się, czy po prostu jest przestrzeń do tego, żeby dziecko za pomocą odkrywania różnych rzeczy po prostu tą matematykę, jak to się mówi, poczuło. I to przede wszystkim na tym poziomie podstawowym, czyli na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Warto, żeby dzieci maksymalnie pracowały na konkretach. Im bardziej zrozumieją istotę zagadnień na konkretach, tym łatwiej potem przechodzą tak zwany świat abstrakcji, więc generalnie biorąc, im lepszy nauczyciel, lepsze środowisko i lepsze wsparcie generalnie, też mówię o wsparciu domowym, rzecz jasna, tym lepiej dziecko postrzega matematykę, a potem uczy się też logicznie myśleć i to, co ostatnio tutaj, Robercie, wspomniałeś, krytycznie myśleć. A w szachach logiczne myślenie, krytyczne myślenie jest najbardziej cenne, ponieważ na tym się praktycznie, można powiedzieć, opierają szachy. Jesteś matematykiem i muszę się o to ciebie zapytać, bo akurat wywołałeś ten temat. Powiedz mi, dlaczego matematycy nie lubią liczenia na konkretach i dlaczego nie pozwalają dzieciom wyjmować rąk, dlaczego nie pozwalają wyjmować liczydła, bo ja uważam, że liczydło jest całkiem fajnym, nieprzestarzałym narzędziem. To znaczy tutaj trudno mi się wypowiadać, że wszystkich, ale wydaje mi się, że być może chodzi o matematyków na wysokich poziomach. I teraz już, jak sama nas wskazuje, im wyższy poziom, no to tym myślenie wchodzi na poziom wyższy, czyli z konkretu na abstrakcję. No i w tym momencie, jeżeli to jest abstrakcja, no to już trzeba, że tak powiem, wymyślać różne pomysły, a już nie na przykład dodawać klocki, czy tam odejmować, czy kroić i tak dalej. Niemniej badania wykazały, mówię oczywiście o badaniach przede wszystkim naszej profesor Gruszczyk-Kolczyńskiej, że jeżeli bez konkretów będzie przeprowadzana edukacja matematyczna, no to potem niestety dochodzi albo do przypadków tak zwanej papierowej matematyki, albo do przypadków tego, że na przykład 80% potencjału dzieci po trzeciej klasie szkoły podstawowej jest po prostu wycinanych, czy po prostu zabijanych, no i dalej po prostu już nie ma tak naprawdę na czym pracować, bo jeśli dziecko nie rozumie istoty rzeczy, co się dzieje i dlaczego, to potem poziom abstrakcyjny nie ma na czym się zbudować. Ja cały czas mówię, że to taki niejako fundament. Bez takiego solidnego fundamentu nie sposób budować wieży, która się w jakimś czasie po prostu nie zawali. No mówiłeś o wieży, to powiedz mi, jak połączyć, jak wykorzystać szachy do nauki matematyki? Czy w ogóle można to połączyć? Tak, jak najbardziej. Szachy są jedną z możliwości rozwoju dzieci, też oczywiście młodzieży, ale też dorosłych i nawet osób starszych. Jeśli chodzi o dzieci, to szachy można trenować, czy w zasadzie można powiedzieć przekazywać i też dzięki szachom się rozwijać na kilka sposobów. Przede wszystkim podstawowy taki jakby poziom to jest to, żeby najpierw oczywiście zacząć za pomocą zabawy, czy jakby przy każdych aktywnościach, a potem następnie wchodzić powoli na poziomy takiej troszeczkę, można powiedzieć, nauki, sportu i rywalizacji. To znaczy, że przykładowo badania, które były przeprowadzane przez wiele lat już, na przestrzeni ostatnich 40 lat, były badania, które pokazywały, że jeżeli na przykład szachy są prowadzone tylko raz w tygodniu i to raz w tygodniu na bardzo niskim poziomie i tylko jakieś podstawowe rzeczy, to na przykład nie zauważono dużych korzyści, mam na myśli korzyści, które będą znaczące. Natomiast jeśli ten trening był intensywny, na przykład to był trening 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny i jeszcze dziecko dodatkowo samodzielnie w domu rozwiązywało zadania i raz w tygodniu jeździło na turnieje, rywalizowało z innymi, wówczas efekt był już widoczny i dość duży. Mam na myśli oczywiście efekt pozytywny. Także pod tym kątem na pewno można szachy świetnie wykorzystać, jeśli chodzi o rozwój krytycznego myślenia, logicznego myślenia, po części też kreatywności, przestrzennego widzenia i dodatkowo też umiejętności łączenia faktów. A ja jeszcze tak powiem, bo ty już mówisz o takich szachach, ale na przykład kiedy ja nie za bardzo się znam, a mam pudełko z szachami, takimi drewnianymi, mam dziecko, i które jeszcze też nie do końca kuma te szachy, to jakbym mogła zakochać takie pierwsze kroki, jakbyś mu powiedział, jak mogłabym wykorzystać, w jakich kompetencjach matematycznych mogłabym wykorzystać szachy, tak żeby nie od razu usiąść i powiedzieć, no dobra, to będziemy teraz Gambit Królowej rozgrywać, tak? Tylko tak, żeby zobaczyć, że to jest fajne. Myślę, że jak najbardziej można szachy... takie trzy pomysły. Już przekazuję, oczywiście. Jeśli chodzi o szachy, to na przykład można bardzo dobrze je wykorzystywać na matematyce. Z uwagi na to, że matematyka, rzecz jasna, jak najbardziej wymaga właśnie logicznego myślenia, kreatywnego myślenia i przede wszystkim krytycznego myślenia, a także wnioskowania, to na przykład można bardzo szybko realizować ten program poprzez pokazywanie na przykład podstawowej rzeczy, na której gramy, czyli szachownicy. Dlaczego? Ponieważ szachownica jest po prostu figurą geometryczną. Figurą geometryczną, czyli w tym momencie kwadratem. I teraz można na przykład ten kwadrat dzielić na... Taka mata do kodowania, taka modna teraz, nie? Tak, taka można powiedzieć mata do kodowania, że można zrobić coś takiego, że na przykład jeśli chodzi o prostokątną, kwadratową, przepraszam, planszę, można podzielić ją na mniejsze kwadraty. I teraz mogą być to 4 mniejsze kwadraty, 8 mniejszych kwadratów, 16 i tak dalej. Można też podzielić je na prostokąty. I teraz można nawet zrobić takie działania, że można na przykład szachownicę, którą byśmy mieli, wyciąć po prostu i teraz wycinać na przykład mniejsze prostokąty, a potem na przykład składać. Czy znowu się złoży, czy się nie złoży. Albo na przykład, czy można podzielić na równą liczbę prostokątów. To ty tak mówisz, żeby to wyjąć i jeszcze pracować tak, na konkretach. Fajnie. Tak, na konkretach. Jeżeli jest to podstawowe, że tak powiem, działanie, to jak najbardziej na konkretach. No i oczywiście w zależności od tego, na ile mamy różne jeszcze możliwości, to można na przykład kolejne z tych aktywności, które dzieci też bardzo lubią, to na przykład to, żeby sprawdzać linie, bo na przykład na szachownicy mamy linie pionowe, linie poziome, linie ukośne i też oczywiście można wrzucić... Taka tabelka funkcyjna w działaniu. Dokładnie. Można wzdłuż tych linii przede wszystkim przecinać czy rozcinać szachownicę, bo to też jest działanie konkretne. Dziecko widzi, co się dzieje. Dziecko widzi, w jaki sposób się, że tak powiem, kształtują linie, w jaki sposób po rozcięciu tworzą się kolejne figury. Więc na pewno pod tym kątem można bardzo dobrze to wykorzystywać. Kolejna jeszcze rzecz, którą też warto wspomnieć, to na przykład przestrzeń. Uczymy dzieci przestrzeni, czyli mamy coś takiego, że widzimy sytuację, w której dziecko rozpoznaje na przykład stronę lewą, stronę prawą i środek. Środek w szachownicy nazywa się na przykład centrum. Lewa strona szachownicy nazywa się skrzydłem hetmańskim, natomiast prawa skrzydłem królewskim. Oczywiście mogą być... Ja to tak nazywam pięknie w matematyce, tak wiesz, jak już mówimy sobie o tych miłościach, to stosunki przestrzenne. To jest najbardziej seksowna nazwa w matematyce. Tak, może to być coś takiego nazwane oczywiście i generalnie biorąc, tak jak mówię, jeżeli dzieci już opanowują właśnie te podstawowe elementy, linia prosta, linia ukośna, to potem oczywiście można już szybciutko wprowadzać figury, nazwy figur, wielkość figur, rodzaj figur, z czego są zrobione, dotyk, materiał, faktura i tak dalej, a dodatkowo oczywiście możemy wprowadzać te elementy też typowo matematyczne, czyli na przykład linie proste. I teraz pionowe, poziome, ukośne. I oczywiście w tym momencie możemy bardzo szybko wprowadzić też do świata szachów, ponieważ tak naprawdę podstawowe zasady gry, mam na myśli tylko właśnie zasady gry, można wprowadzić od 45 do 60 minut. I tutaj tak naprawdę inteligencja wizualno-przestrzenna, która jest, z którą wiele osób ma problem, z tym ci, którzy z matematyką mają problem, to żeby poruszyć się, kiedy ja mówię G5. Tak, to w tym właśnie momencie jest... odnaleźć w tej siatce w ogóle, gdzie to jest, tak? Tak. I być może teraz właśnie na chwileczkę zechciałbym może pokazać właśnie te współrzędne. Dobrze? Także tutaj udostępnię na chwileczkę swój ekran. Mam nadzieję, że będzie widać. Tu jest oczywiście pokazana plansza. Na dole są białe bierki, u góry są czarne. I w tym momencie trzeba odgadywać pola. Pola szachownicy, które będą odpowiednio oznaczane. Pola są oznaczane. Teraz pokażę, może nie wiem na ile będzie widać, chyba akurat tu jeszcze nie, ale okej. Od lewej strony pionowe linie. Rzędy A, B, C, D, E, F, G, H, natomiast od dołu do góry poziome linie, linia pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. I w tym momencie... To już jest bardzo trudne dla niektórych, wiesz? Żeby myślę, że przecięcie to myślę, że chyba nie jest aż tak trudne, tylko oczywiście alfabet od A do H i cyferki od 1 do 8. I teraz pokażę może na przykładzie, żeby też zobaczyć, na czym to polega. Powiem, że na dole będzie uciekał ten zielony pasek. On będzie się, że tak powiem, zwiększał lub zmniejszał, to znaczy, że będzie pokazywał upływ czasu. A ja będę starał się klikać na pola i za chwileczkę po kolejnym polu będzie pojawiały się następne. Oczywiście zrobię to troszkę wolniej, żebyście Państwo... To jest taki zegar, tak? Szachowy. To jest ćwiczenie, tak, to jest ćwiczenie jednocześnie na koordynację, ale też trochę na refleks. Czyli uwaga, zaczynamy. Pole F5 i klikamy. Pole H8 klikamy. Pole C4 klikamy. Teraz A2, D6, E4, H5, C4, B1, G7, C4, F5, G7, E5, A2. Szybko mówię. G1, F2, F7, C8, D1, H4, A3, D4, B7, E6, D3, H4, F3, E1, B4, A2, C5, H3, A5, C7, D6, C3, H6, G5, E7, D1, F8. No i na dole mamy tutaj 41, tak? Także nie mieliście coś takiego. Także już teraz tutaj Matko, może... Mogłeś mi wszystko wcisnąć, ja w ogóle nie widziałam tej strzałki. Aha. Jesteś niesamowity po prostu. Także na pewno pod tym kątem naprawdę szachy mogą być wykorzystywane właśnie poprzez to, żeby przede wszystkim właśnie zapoznać się z alfabetem szachowym, czyli z polami, a potem oczywiście na przecięciach mamy kolejne oczywiście oznaczenia. Tak? Beata prosi, Tomaszu, nie tak szybko, pokićkało mi się. Aha. No to być może... Zresztą Beata cię zaprasza na Noc Belfrów, a to jest fantastyczna noc, nieprzespana chciałam powiedzieć, więc wiesz, musisz dużo kawy pić. A jak najbardziej. Cudowne dziewczyny są tam. No rzeczywiście, to jest trening, kurczę, taki... Ekstra. A gdzie można tak trenować? Możesz podać tą stronę? Tak, tak, już podaję tą stronę. Ta strona to jest lichess, już tutaj pisze się lichess.org. Li, tak jak literka li, chess po angielsku szachychess.org. Jeżeli mamy tą stronę lichess.org, to za chwileczkę tu jeszcze pokażę też kolejne rzeczy, bo myślę, że to też będzie dość fajne. Także tutaj może na chwileczkę udostępnię znowu ekran, dobrze? No to teraz tak od razu podpowiem, bo myślę, że też możemy tutaj szybciutko powiedzieć dla osób, które chcą na przykład zobaczyć, w jaki sposób można szachy już na początkowym etapie zacząć. Jeżeli na przykład dziecko zna już wszystkie pola, zna też wszystkie figury i wie, co to jest szach i mat. I teraz od razu podpowiem, jedną z podstawowych elementów treningu to jest mat w jednym ruchu. Mat w jednym ruchu to jest tak jakby składanie wyrazów. Mama, tata, koń, pies i tak dalej. Oczywiście na szachownicy mamy troszeczkę inaczej. I teraz od razu pokazuję. Wieża porusza się po linii prostej, więc odcina, czyli zabiera 3 kółka czerwone. Od razu pytanie, czy widać strzałki i kółeczka? Tak. Widać? Super. Tak. Teraz w tym momencie koniec porusza się po liniach ukośnych. Od razu podpowiadam, że te niebieskie kółka są tylko w obszarze króla o jedno pole w każdą stronę, ponieważ w ten sposób rusza się właśnie król. I teraz jeszcze mamy zieloną strzałkę i tutaj w tym momencie te zielone strzałki tu się pokrywają, akurat mamy punkt wspólny i widzimy w tym momencie, że jeżeli dobrze oznaczymy właśnie te pola, to jeszcze zostaje nam 2 pola. Ja teraz na chwileczkę zgaszę te pola i pokażę, które zostają. Zostają tylko te 2 pola. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby zabrać te 2 pola, to znaczy zaatakować, a jednocześnie zaatakować również to pole, na którym stoi król. I teraz, jeżeli hetmanem przejdziemy na to oto pole, no to będzie hetman atakował króla po linii prostej, będzie atakował pole obok w jedną stronę, obok w drugą stronę, tutaj to pole kolejne, następne na ukos. I hetman nie będzie mógł być też zbity przez króla, ponieważ będzie broniony. Tu, gdzie mamy punkt styczności, czyli pole D6, jest polem wspólnym, to znaczy, że hetman jest broniony przez gońca. A co z wieżą? Wieża pomaga w tym, żeby król nie uciekł na linię czwartą. I w tym momencie po jednym ruchu jest szachmat. I teraz pokażę, jeżeli ruszymy tutaj, szachmat. I teraz widzimy, król jest czerwony, to znaczy, że został zaatakowany, czyli jest szachowany. W tym momencie goniec broni hetmana, więc król nie może go pobić jako bierkę, którą mógłby ściągnąć z szachownicy. I teraz król normalnie ma możliwość chodzenia o jedno pole w każdą stronę. I teraz w tym momencie nie może pójść na żadne z tych pól, ponieważ te czerwone kółka oznaczają, że hetman te pola zabiera. To pole, które też jest czerwone, w tym momencie hetman, zabiera goniec, który broni hetmana. Natomiast te 2 w środku na linii piątej zabiera hetman i jednocześnie pole E5 goniec, a te tutaj na zielono, które mamy na linii czwartej, zabiera wieża. No i w tym momencie możemy powiedzieć, że jest tak zwany mat w jednym ruchu. Także pod tym kątem mat w jednym ruchu jest podstawową taką jednostką, dzięki której możemy też uczyć się, w jaki sposób rozwiązywać te najprostsze zadania. Oczywiście tutaj znowu widzimy koordynację, to znaczy, że dziecko uczy się, czy figura drugą figurę broni, czy może być zbita i pola bezpośrednio obok króla, czy są atakowane. Teraz puzzle drugie, czyli drugi przykład, dużo prostszy. Zobaczmy. Król znowu może pójść na jedno z tych 3 pól na linii drugiej i jeszcze na pola tutaj obok na linii pierwszej. I teraz ważna uwaga, jest tak jak na przykład na początkowym etapie uczymy dzieci, mówimy tak, król do króla się nie przytula. To znaczy, że król nie może przejść na pole bezpośrednio obok drugiego króla. Czyli widzimy te czerwone strzałki, że są jednocześnie pokazywane poprzez to, że biały król atakuje te trzy pola i czarny król też atakuje. I teraz generalnie biorąc, żaden król nie może stać bezpośrednio w pobliżu drugiego króla. Czyli generalnie biorąc, można powiedzieć, że król białych zabiera te wszystkie trzy pola. No i teraz naszym zadaniem jest po prostu zabranie pola, na którym stoi król czarny, czyli pola D1, E1 i pola C1. I teraz zobaczmy, jeśli wiemy, że wieża rusza się po liniach prostych, to jeśli wieża pójdzie tutaj, zabiera całą linię. Zabierając całą linię, sprawia, że będzie szach i mat. Prawda? I mamy mata, no. Czyli widzimy, że w tym momencie cała linia odcięta przez wieżę. Od razu podpowiem, król nie może pobić wieżę, ponieważ stoi w odległości dwóch pól, a król porusza się tylko o jedno pole w każdą stronę. Te trzy pola, które teraz narysowałem niebieskimi strzałkami, odcięte są przez te strzałki czarne, przepraszam, czerwone, czyli króla białego, a te tutaj dwa przez wieżę. Także mamy kolejnego mata. Czyli król ma przefikane. Tak, król po prostu w tym momencie mówi, że się poddaje i niestety całe wojsko już w tym momencie kończy grę. Teraz zobaczmy kolejne przykłady, tu tylko kilka jeszcze pokażę, dość proste, ale żeby też ci, którzy będą chcieli oglądać, mogli zobaczyć, dlaczego można bardzo szybko zacząć zabawę, na przykład z dziećmi i już naukę. Zobaczmy, w tym momencie mamy 5 pól, na które może pójść król. Oznaczam tutaj je niebieskimi kółkami i ważna uwaga. Widzimy hetmana, który odcina te 3 pola. Teraz widzimy gońca, który odcina te 2 pola. Czyli tak naprawdę widzimy, że zostają nam te 2 pola zielone, które trzeba zaatakować i w tym momencie będzie szach i mat. Jeżeli hetmanem pójdziemy na to pole, czyli na pole w tym momencie oznaczone G7, zaatakujemy pole H6, zaatakujemy pole H7 i jednocześnie, co szalenie ważne, goniec będzie bronił hetmana. Co to oznacza? Czyli król go nie zbije. Tak, król nie może zbić, ponieważ wszedłby na pole atakowane, a król nie może zarówno wchodzić na pole atakowane, zostawać na pole atakowanym i to są zasady, których nie wolno łamać. Pokażę jeszcze kilka prostych puzli, czyli tych zagadek. One są naprawdę proste, proszę mi wierzyć, ponieważ to jest puszcza szachownica. Wbrew pozorom im więcej bierek i większe takie skomplikowanie układu szachownicy, wtedy rzeczywiście jest trudniej, nawet dla szachisty, który trochę więcej już orientuje się w szachach. Zobaczmy. Tak, teraz bo wieża proszę... sobie chodzi albo tak, dobra, czyli albo teraz tak. Co to za zagadka teraz będzie? Teraz jest znowu mat w jednym ruchu, także tutaj naprawdę są bardzo proste rzeczy, także nie chcę tutaj właśnie też komplikować, żeby nikogo nie przerazić, tylko naprawdę według mnie pokazywanie strzałkami i tymi łukami, zresztą jak już kiedyś też miałem okazję... To fajne jest, bo to widać, gdzie on idzie. Tak, streamować jak miałem okazję, to wszyscy mówili, że świetnie operuje strzałkami i kółkami. Także byłem mistrzem kółek i strzałek. Także myślę, że do edukacji wczesnoszkolnej też bym się bardzo dobrze nadawał. I przy okazji zobaczmy, jeżeli mamy tutaj teraz te 2 pola, czyli król stoi na polu D8 i jednocześnie może obok pójść na pole E8, to trzeba po prostu te 2 pola zaatakować. I teraz zobaczmy, jeżeli mamy sytuację, że te 2 pola trzeba zaatakować i hetman pójdzie na to pole, to atakuje po prostej linii króla. I na ukos jeszcze atakuje to pole, które jest oznaczane drugim kółkiem niebieskim. I ważna sprawa, będzie broniony przez wieżę po linii prostej. No i w tym momencie kolejna sprawa. Tutaj będzie atakowane to pole również przez hetmana. Król nie będzie mógł wejść na żadne pole na linii 7, ponieważ całą linię trzyma wieża. Czyli generalnie biorąc... Po prostu nie lubisz tego króla. Jak Boga kocham, nie dasz mu trochę co pożyć. Co on ci zrobił takiego? Cały czas go atakujesz. To jest właśnie coś takiego, że trzeba tego króla złapać. Wbrew pozorom on jest teraz samotny, ale na początku partii ma całą armię. Więc trzeba po prostu umieć tak swoją armię kierować, żeby tą armię wroga przechytrzyć, a podpowiem, że przy profesjonalnym poziomie jest to szalenie trudne. I teraz zobaczmy. Co, ja mam pytanie. Jeszcze tylko do końca. Przesunięcie hetmana tutaj powoduje mata. Czyli jeszcze raz. Hetman atakuje te wszystkie 3 pola i obok tutaj te 2, bo też hetman atakuje wokół na wszystkie pola siebie. Jasne. I wieża go broni. Dlatego król nie może podbić króla i w tym momencie jest szachmat. Proszę bardzo. Dobrze. Ja mam pytanie, bo ja słuchałam dosyć uważnie twojego webinaru u Edu Miesiącu, które polecam. I ty mówiłeś takie słowo trudne roszada i że ją trzeba zrobić do 10 ruchu. Czy możesz w ogóle powiedzieć, o co chodzi w tej roszadzie dla tych osób, które nie wiedzą, o co chodzi? Tak, już. Czy rzeczywiście trzeba tą roszadę zrobić? Dlaczego ją trzeba zrobić? Już mówię, oczywiście, jak najbardziej. Więc tak, proszę mi powiedzieć, czy tylko widać teraz nową szachownicę, w sensie więcej bierek takich u góry, tak? Tak, widzimy? Tak. No to super, bo ja tylko szybciutko tutaj wyczyszczę szachownicę i ustawię, a w międzyczasie będę też... Udało mi się ogarnąć ten system, który mamy i się okazuje, że bardzo łatwo mogę zmieniać ustawienia okiem. Super, o to się jeszcze bardziej cieszę, także mamy już teraz pełną, że tak powiem, tutaj możliwość. A więc tak, pokażę tutaj podstawowe ustawienie, powiem, że jedna z właśnie zasad tak zwanych dodatkowych, które muszą być dobrze opanowane, to właśnie roszada. Dlaczego roszada jest tak ważna? Otóż roszada to polega na tym, że król znajduje schronienie, jak to woli zabezpieczenie, ponieważ jeśli król za szybko zostanie złapany, partia się kończy. Można powiedzieć, że roszada to jest takie uniknięcie nokautu. Troszkę brutalnie mówiąc, ale myślę, że obrazowo. Czyli przedłużenie gry. Przedłużenie gry. Może nie tyle nawet przedłużenie, co jakby w pewien sposób zabezpieczenie. Zabezpieczenie przed atakiem, który będzie. Bo jeżeli na przykład partia szybko się, że tak powiem, zacznie, będą dynamiczne ataki, to bardzo często w przypadku graczy tych amatorów, jeżeli po prostu nie potrafią króla zabezpieczyć, to partia kończy się w granicach 15-20 ruchu. A normalnie, jeżeli partia trwa, że tak powiem, taka, jak to się mówi, walka taka twarda, to jest około 60 nawet do 80 ruchów. No i wtedy rzeczywiście jest szansa na to, żeby się wykazać. Dlatego tutaj jest tak jakby zabezpieczenie przed nokautem. I teraz pokażę tutaj, w jaki sposób ta roszada będzie. Bo ty ograniczyłeś ileś bierek, tak? Tutaj. Tak, ja tylko po prostu pokazuję te niezbędne bierki z uwagi na to, żeby po prostu pokazać tylko najważniejsze rzeczy. I no teraz tak, bo jak są wszystkie, to człowiek się gubi. Tak, i dlatego teraz chcę pokazać tutaj tylko to, że tak powiem, najważniejsze, najważniejszą, że tak powiem... To prawda, że do 10 ruchu trzeba zrobić tą roszadę? Niekoniecznie, niekoniecznie. Tu bardziej chodzi o to, że 10. ruch jest po to, że to jest taka wskazówka dla amatorów. To znaczy, że jeżeli się po prostu przedłuża tą roszadę, a nie wie się, kiedy ją zrobić, dlaczego i nie potrafi się odpowiednio zabezpieczyć króla, to potem już tej roszady nie będzie można zrobić, bo albo będzie mat, albo król zostanie tak zwany zderoszowany, czyli pozbawiony prawa do wykonania roszady. I teraz uwaga, pokazuję jak najprościej. O, to my byśmy król... takiego jednego zderoszowali. Tak jest. Tak. I teraz zobaczmy, król w stronę wieży w prawą, i król strony wieży w lewą. Teraz to jest roszada krótka, bo ma mniej pól do wieży, a ta jest dłuższa, czyli roszada tak zwana długa, bo jest więcej pól do wieży. Więc tutaj każde z dzieci też bez problemu jest w stanie zobaczyć. Roszada krótka za chwileczkę będzie, a tutaj w tą stronę roszada długa. Ja mam pytanie znowu, muszę przerwać. Czy ja mogę zrobić roszadę, jak jest więcej tych pionków i właśnie tylko o tym jak za chwilę są puste pola? Za chwilę o tym powiem. Bardzo dobre pytanie. No, tak, bardzo dobre pytanie, za chwileczkę wszystko wyjaśnię. Specjalnie pokazuję na pustej szachownicy, po pierwsze, żeby łatwiej pokazać ideę, a po drugie rzeczywiście za chwileczkę opowiem o tych przepisach, może w znaczy przepisach tylko w warunkach roszady. Zasady. Które są, tak, zasady, które są niezbędne do tego, żeby zrobić roszadę. I teraz, najpierw jak robimy roszadę? Króla przesuwamy o 2 pola w stronę wieży, z którą chcemy zrobić roszadę, czyli mamy 1, 2 i wieża automatycznie się przesuwa obok króla, czyli pokażę na strzałkach. Król pójdzie na pole G1, a system, bo akurat tutaj jest gramy na platformie, wieżę przeniesie na pole F1. Uwaga, i mamy roszadę krótką. Jeszcze raz pokażę. Król przechodzi w stronę wieży o 2 pola, wieża przeskakuje, staje obok niego. I uwaga, animacja. Także mamy roszadę. Teraz to samo pokażę, tylko w przypadku, jeśli chodzi o czarnych, pokażę roszadę długą. Teraz zobaczmy. Pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy, mianowicie o tej, którą często zapominają o niej amatorzy. To znaczy, że król idzie o 2 pola, a nie o 3. Zawsze od strony wieży. Bo ja myślałam, że on schodzi na miejsce wieży, a tu nie. Nie, tu tylko o 2 pola, bez względu na to, który kierunek. I znowu, król idzie o 2 pola, a wieża staje obok niego, tam gdzie się zatrzyma. I teraz zobaczmy raz jeszcze. Król przechodzi i za chwileczkę wieża stanie na niebieskim polu. System automatycznie ją przerzuci. W praktyce trzeba ją, że tak powiem, przenieść ręcznie. I mamy roszadę długą. I jeszcze raz, król o 2 pola w stronę wieży, wieża przeskakuje obok króla. I znowu animacja. Jak tam na tym polu stoi na przykład inny pionek? To wtedy nie można. Wtedy nie można. Teraz powiem właśnie o zasadach, czyli inaczej. Roszada krótka, tu mamy roszadę długą. Roszada krótka, roszada długa. W przypadku białych, tak jak pokazaliśmy przed chwileczką, krótka roszada długa, a teraz zrobimy odwrotnie. Czyli w przypadku białych zrobimy roszadę długą. Uwaga, jeszcze raz pokazuję. Król o 2 pola w stronę wieży. Czyli o 2 pola. Przeskakuje obok, tak? Czyli mamy roszadę długą. A w przypadku czarnych mamy to samo, tylko w drugą stronę będzie roszada krótka. Król o 2 pola, wieża przeskakuje. Czyli roszada krótka. Widzimy? Także pod tym kątem... Widzimy. Roszada jest tutaj, jak to się mówi, do zrobienia. Teraz mamy 6 warunków dotyczących roszady. Podpowiem dlatego 6 z uwagi na to, że to są już warunki takiego ruchu specjalnego. Są 3 specjalne ruchy w szachach. Pierwszy to roszada, drugi to promocja i trzeci to bicie w przelocie. I teraz jeśli chodzi o roszadę. Ja to wiem tylko, co to jest w sklepie. Właśnie podobnie też jest w szachownicy, na szachownicy, że jeśli zrobi tą promocję, to się dużo zyskuje. Bardzo dobra analogia. Teraz jeśli chodzi o roszadę, to podkreślę trzy ważne warunki. Trzy warunki są związane z szachem i trzy warunki, które są nieszachowe. Najpierw omówię te nieszachowe. Teraz, jeżeli król wykonałby jakikolwiek ruch, który nie jest roszadą, czy to zbiciem lub bez bicia, to przerywają się te dwie nitki wokół niego i w tym momencie już, że tak powiem, pękają te liny i nie może tą wieżę przeciągnąć. Tak tłumaczę często. Ja nie mogę się wcześniej ruszyć. Czyli wrócić nie mogę i nie mogę już później zrobić roszady. Czyli jeżeli król wykona jakikolwiek ruch, nieważne czy z biciem, czy bez bicia, to nawet jeśli wróci na oryginalną pozycję, roszada do końca partii w tej partii już nie jest możliwa. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek jest też dość prosty, mianowicie wieża, która wykona ruch. Gdybym wieżą na przykład poszedł na to pole, czyli pole H6 i potem wrócił, to w tym momencie król już z tą wieżą, która wykona ruch, nie może wykonać roszady. Czyli generalnie biorąc, jeśli wieża wykonała ruch, roszada to wszystkie pionki muszą stać na swoich polach. To jeszcze o tym za chwilkę powiem. Teraz jeszcze trzecia sytuacja to ta, że jeżeli... Staram sobie to ułożyć jakoś. Jeżeli król zrobi ruch, to wtedy roszada przepada. Jeśli wieża zrobi ruch, roszada przepada. I teraz trzecia właśnie jeszcze uwaga, to co Aniu wspomniałaś, to o co pytasz, to właśnie jeżeli pomiędzy królem a wieżą, z którą chcemy zrobić roszadę, stoi jakakolwiek figura. Nieważne czy nasza, czy przeciwnika. Czyli rzeczywiście, jeżeli bym na przykład chciał zrobić roszadę krótką, to w tym momencie muszę te dwa pola oczyścić. Tu na tym polu G1 stoi skoczek. Najczęściej wprowadza się go na pole F3. Tu stoi goniec białopolowy, najczęściej na pole C4. I wtedy, jeśli te dwie figury zejdą z tej linii, to w tym momencie potem będzie możliwa roszada. Czyli warunki nieszachowe. Pierwsze, jeśli król wykonał jakikolwiek ruch, roszada jakakolwiek przepada. Drugi, wieża, jeśli wykonała ruch, to roszada z tą wieżą przepada. I trzeci warunek, jeżeli pomiędzy królem a wieżą stoi jakakolwiek figura, oczywiście z tą wieżą, w stronę której chcemy zrobić roszadę. To są trzy warunki tak zwane nieszachowe. I jeszcze trzy warunki szachowe. Ja wszystko rozumiem, naprawdę załapałam. Powiem, że w moim kursie jest to doskonale wytłumaczone, każdy powinien bez problemu to opanować. Zobaczmy, jeżeli by został na tym polu na przykład czarny hetman, dawałby szacha. I w tym momencie król nie mógłby zrobić roszady, ponieważ znajduje się pod szachem. Czyli roszada... też nie może być. Tak, roszada jest niemożliwa i w tym momencie, gdy król jest szachowany, wszystko są związane akurat z szachem. Teraz, gdyby hetman stał na tym polu i atakował pole G1, król nie mógłby wejść na to pole, ponieważ nie wolno wchodzić pod szacha. I trzecia sytuacja, gdyby hetman stał na przykład na polu czarnym, oczywiście na pole F7, atakowałby pole F1, król nie może przechodzić przez szacha, czyli przez atakowane pole. Czyli jeśli chodzi o warunki szachowe... A to tego nie wiedziałam. Dlatego to właśnie wyjaśniam, w kursie też jest to świetnie wyjaśnione. Pierwsza sytuacja, jeżeli król jest pod szachem, drugie, jeśli wszedłby pod szacha, trzecie, jeśli przechodziłby przez pole szachowane. Więc to jest... Boże, ile rzeczy trzeba pamiętać, matko, to trzeba mieć strasznie dobrą pamięć po prostu. Właśnie, że nie. Podpowiem, że to jest jedna z najprostszych gier i tak naprawdę roszada ma 6 warunków. Nie ma już innej zasady, która jest tak trudna. Nie ma. Roszada jest najbardziej skomplikowanym, że tak powiem, ruchem. I jeszcze jedna ważna uwaga. Roszada jest jednym ruchem, pomimo że rusza się dwie figury. To jest tak jakby jeden ruch. Czyli generalnie pół ruchu królem, a drugie pół ruchu wieżą. Także tak jakby cały ruch... To jest liczone jako jeden ruch, tak? Całość. Tak. Także to jest jeden ruch, także w tym momencie roszada jest jednym ruchem. Mam nadzieję, że teraz jest jasne. Tomek, mam dla ciebie informację kulinarną. Beata właśnie stwierdziła, że poniosło ją i robi polędwiczki w formie roszady. Ja upiekłam tartę z gruszkami, z mascarpone przed tobą. O, to jest dobre pytanie, Tomek, bo Edyta pyta, bo my ten kurs przygotowywałeś jako kurs dla nauczycieli i rodziców, a jest pytanie, czy ten kurs jest tylko dla rodziców i nauczycieli, czy też i dla dzieci trochę zorientowanych? Powiedz mi, starszych, jak to można by podejść do tego? To tutaj wyjaśnię to tak. Przede wszystkim idea główna, podkreślam, główna idea była taka, żeby wyposażyć nauczycieli, którzy chcą zacząć uczyć grać w szachy innych, ale nie mają właśnie tego narzędzia podstawowego. Podkreślam takiego pierwotnego, bo już na dużo wyższym poziomie, jak ktoś na przykład uczy już kilka lat, to wtedy już troszkę inne obowiązują narzędzia, sposoby nauki, też jakby literatura i tak dalej. Ale żeby od czegoś zacząć, no to trzeba właśnie mieć jakiś taki troszkę troszeczkę, można powiedzieć, kierunkowskaz, czy ewentualnie kompas, czy nawet taką mapę, tak jak jesteśmy na przykład w obcym mieście, czy w obcym kraju, prawda? I w tym momencie bazą było to, żeby przygotować, pomóc nauczycielom, ale dodatkowo przy okazji jeszcze ustaliliśmy w ten sposób, że fajnie by było, żeby też rodzice na tym skorzystali i osoby, które po prostu potrafią czytać, tak? Potrafią czytać, ewentualnie pisać, więc w tym momencie dziecko na przykład 8-9-letnie, które umie czytać, umie pisać i potrafi oglądać i czytać te materiały, które są zawarte w kursie, też jest w stanie ten kurs przerabiać, zwłaszcza, że podkreślam, to jest kurs podstawowy. I jedna ważna uwaga, która często niestety też jest jakby błędnie interpretowana, muszę to wyjaśnić, bo inaczej nie będę mógł w nocy zasnąć, także przepraszam, ale muszę. Dobrze, dobrze. Kurs szachowy, który opracowałem, nie jest kursem tylko wyłącznie zasad gry. Zasady gry są omówione tylko z jednym module z 12. Także zasady gry, które są w szachy dostępne, jak to się mówi, za darmo, każdy sobie może znaleźć w dowolnym miejscu na internecie, to jest tylko 1/12 całego kursu. To nie jest cały kurs, to jest tylko jedna niewielka część. I dlatego, tak jak mówię, kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, dla rodziców, dla osób starszych, dla dzieci, które już potrafią samodzielnie czytać, pisać, oglądać i rozumieją po prostu prosty tekst, taki napisany powiedzmy na poziomie czwartoklasisty. Także już spokojnie myślę, że bez problemu dałoby sobie radę. A do tego jest bardzo dużo takich grafik, tych kółek, kresek. Tak, i to, co jest też bardzo ważne, ten kurs jest taki systematycznie, jest usystematyzowany. On ma sens, w sensie te elementy po kolei, które następują po sobie, tak, mają za zadanie, żeby te kompetencje szachowe wzrastały. I mimo zarówno u nauczycieli, jak i u rodziców, którzy próbują wskazać kierunek swojemu dziecku do tego, jak w tych szachach się zakochać. Tak. I to jest też bardzo duży walor tego kursu, bo tak jak powiedziałeś, tylko 1/12 to są zasady. Tak. Ty też tam określasz, też dajesz, pokazujesz miejsca, gdzie jeszcze szukać w internecie, tak, darmowych materiałów na ten temat, a potem idziesz dalej w tym procesie. Tylko tak, chciałam powiedzieć, że mimo, że Tomek jest taki energetyczny, to tam idzie krok po kroku, tylko tak, tyle. Tak. I rzeczywiście jest tam spokojniej. Ja też jestem naprawdę, ostatnio też jeszcze przeglądałem tam parę lekcji, bo po tej twojej dynamicznym wywiadzie wczorajszym, czy przedwczorajszym, nie, wczorajszym. I tak byłem, jak Orient Express. Ja mówię, kurczę, czy tak jest szybko też w kursie? Ale nie, w kursie jesteś po prostu spokojny, stonowany, wiesz, że miałeś dużo czasu, tak. I cię nikt nie wytnie. Że od ciebie zależało, ile czasu na to poświęcisz, mogłeś to powtarzać wielokrotnie, także tutaj pod tym względem możecie być spokojni. Zresztą to można wielokrotnie powtarzać, zaglądać. Tu Edyta coś napisała. Może tak na sekundkę, jeśli to... Tak? Pytanie, jeszcze też bardzo ciekawe i ważne do wyjaśnienia, czyli kurs jest bardziej do czytania niż do słuchania? No właśnie tutaj chcę dojaśnić, bo kurs składa się, bo tak jak mówię, no muszę mieć troszkę większej przestrzeni, żeby wyjaśnić, prawda? Kurs składa się z dwóch takich jakby elementów, takich dwóch filarów. Pierwszy to jest czytanie, czyli akurat materiałów w PDF-ie, czyli w sensie normalnie tak jakby taki mini podręcznik, który za chwilkę właśnie chcę pokazać, żebyście Państwo mogli zobaczyć, za chwileczkę będę udostępniał stronę, a drugi to to, że jest też nagrane materiał wideo, czyli tak jak teraz ja tutaj do Państwa mówię, to podobnie mówię na bazie podręcznika, czyli jedno z drugim jest bardzo, że tak powiem, ze sobą skorelowane. Czyli jeżeli ktoś na przykład chciałby sobie posłuchać Tomka, jak mówi na temat właśnie korzyści z szachów, to może sobie odpalić w tle filmik i nawet nie oglądać Tomasza, wystarczy, że będzie go słuchał. Ale jeżeli już na przykład taki jest mowa o tym... z Tomaszem. No, można powiedzieć w pewien sposób taka forma troszkę podcastu. A jeżeli ktoś na przykład chce też oglądać ten materiał i jakby aktywnie słuchać to, co się dzieje, a potem odnieść się jeszcze do części w PDF-ie i potem na przykład na bazie tego, czy sobie coś zanotować, czy wnioski, czy może nawet jeszcze coś poszukać, bo czasami są wskazówki do linków, do różnych materiałów, do różnych stron i potem je sprawdzać, to też ma ku temu okazję. I teraz na chwileczkę chciałbym pokazać tak mniej więcej, jak wygląda ten PDF, żebyście Państwo mieli taką jakby okazję co do tego, żeby zobaczyć mniej więcej, jak mniej więcej on wygląda. Dobrze? Czekaj, Możemy się przerzucić na to okienko. Okej. Ja tutaj je zamknę, żeby czarne też nie było. Okej. Czy teraz możesz go widać? Możesz trochę powiększyć? Tak, oczywiście. O, lepiej? Zmniejsz? Dobrze, teraz dobrze. No, więc tak jak mówię, króciutko tutaj pokażę, co jest mniej więcej właśnie w kursie, bo akurat podpowiem, że jest 95 stron, właśnie na bazie tych 12 modułów, 72 filmików. Moduł pierwszy. I tutaj mamy historia szachów, skąd pochodzą, jak ewoluowały. Wszystko opisane. Potem kolejny moduł, przepraszam, kolejna część, bo moduł za chwilę dopiero. Legenda o szachach, co z niej wynika, ciekawe, wartościowe powiedzenia szachowe. I mamy tutaj wszystko ładnie opisane. Trzecie, szachy klasyczne, szachy losowe, tak zwane szachy Fischera. Potem kolejna sprawa, szachy dla 3 czy może dla 4. Co prawdopodobnie tutaj nikt chyba nie do końca by wiedział, o co chodzi. Można sobie potem to poczytać. Kolejna sprawa, 1 przeciwko wszystkim, czyli tak zwana symultana szachowa. Od razu się odniosę do tego, co było Beth Harmon w Gambicie Królowej, bo myślę, że to też ważne. Jeżeli jeden gracz gra jednocześnie przeciwko kilku, no to właśnie jest to tak zwana symultana szachowa. Także w tym momencie też opisałem, co to takiego jest i dlaczego. Kolejna sprawa, szachy bez patrzenia, ale jednak z dotykiem i całkiem bez dotyku, jak to możliwe. To znaczy, co to właśnie znaczy, dotykać szachów lub nie? Czy można grać na ślepo? Czy mogą grać niesłyszący, niewidomi? O tym wszystko mamy w pierwszym module. Dobrze, słuchaj Tomku, ja ci przerwę, bo przygotowałem się też do tego, żeby pokazać teraz, jak ten kurs wygląda od strony już samego kursanta. Dobrze. Także pokażę właśnie tutaj, jeśli wchodzimy w moje kursy i wybierzemy sobie właśnie kurs, który dotyczy po prostu szachy dla każdego jest. Ja tutaj zmniejszę, żeby było widać więcej na tym ekranie. O, teraz. To w momencie, kiedy wchodzimy w moduł pierwszy, to tak jak właśnie mówił Tomek, czyli tu jest opis, ile ten moduł zajmie tam czasu. Tutaj trochę powiększę, żeby to było bardziej czytelne. Czym są szachy, czy jest taka zapowiedź, w którym to jest dosłownie, różnie to jest minuta, czasem 2, czasem 2, w którym mówi Tomek o tym, co będzie w kolejnej lekcji. W tej części powiemy sobie na temat kolejnych punktów. Jak wolno mówi. Tak, o właśnie, to ja może też od razu też to tutaj zademonstruję. To znaczy, powiemy sobie na temat historii szachów, o tym, skąd pochodzą, jak ewoluowały, co jest akurat ważnego w przypadku historii szachów. Dodatkowo powiemy sobie też odnośnie legendy szachowej i też ciekawego powiedzenia szachowego. Przy okazji wspomniemy na temat szachów klasycznych i szachów losowych, zwanych również szachami Fischera. Ponadto omówimy sobie sytuację, która może wydawać się nieco dziwna. Mianowicie, czy szachy mogą być dla 3 osób, albo mogą dla 4? Czy jest to w ogóle możliwe? Dobrze. I są poszczególne lekcje. W tym pierwszym module mamy 6 lekcji. No i zacznijmy powiedzmy od lekcji, no na przykład 5, czyli 1 przeciwko wszystkim, czyli ta symultana. To Ania pytała, dlaczego 1 przeciwko wszystkim gra, dlaczego tego króla tak się gania, prawda? Tak. I no, tutaj tak, zobaczcie, tak. Czyli znów mamy tekst do poczytania. No, to jest kwestia też, jak kto odbiera pewne rzeczy. Jest lekcja 5. I teraz puścimy sobie też tą lekcję. Czym jest seans gry jednoczesnej, czyli tak zwana symultana? Mianowicie, jeżeli chodzi o szachistów, to mają bardzo ciekawe możliwości. To znaczy, jeżeli byśmy chcieli zagrać kilkanaście osób na jednego szachistę, no to oczywiście można by było zrobić następująco. Rozstawić stoliki, na przykład w okrąg albo w jakieś inne jeszcze figury, tak aby jeden szachista, który jest silniejszym szachistą, często jest to mistrz, mógł podchodzić do każdego ze stolików i wykonywać posunięcie. Naprzeciwko każdej z szachownic zasiadałby oczywiście jeden z przeciwników, który chciałby zmierzyć się z tym oto szachistą. Tradycyjnie dochodzi do tego, że w przypadku normalnej partii szachowej mistrz czy silny szachista gra przeciwko jednemu zawodnikowi i cały czas stale temu samemu. Jak więc widzicie, Tomek tutaj w bardzo taki wyważony, spokojny sposób opowiada, czasem opowiada historię szachów, ale ja tutaj też pokażę jedną z lekcji. Na przykład w module 7, w którym jest opisana partia szachowa, na przykład końcówka. Czyli znów mamy opis, czego się możemy spodziewać z tej lekcji, czyli po prostu też to, co później jest w tym PDF-ie do wydrukowania. I lekcja 4, która trwa w tym przypadku 11 minut. Powiedzmy sobie jeszcze co nieco na temat gry końcowej. A więc tak, w przypadku końcówki, czy też gry końcowej, chyba i tak się używa tego określenia, mamy następujące sprawy, na które warto zwrócić uwagę. Więc tak, przede wszystkim głównym celem, poza oczywiście ostatecznym celem, którym jest mat rzecz jasna. Czyli tak jakby głównym celem grze końcowej jest osiągnięcie decydującej przewagi materialnej, dzięki której będzie można przymienić piona. Najczęściej zamieniamy go na hetmana. Jak w jakiś sposób tego dokonać? Oczywiście chodzi o to, że wypracowujemy tak zwanego wolnego piona i następnie zapewniamy mu transport do końcowego tak zwanego magicznego rzędu, a potem zamieniając na hetmana już prowadzimy proces matowania. Czy generalnie biorąc chodzi o uzyskanie takiej przewagi materialnej, która będzie możliwa do zrealizowania. Najprostszy sposób, oczywiście nie jest to jedyny, ale najprostszy to właśnie wolny pionek, a wolny pionek zamieniony hetmana najczęściej daje rozstrzygnięcie partii. Druga sprawa. W przypadku gry końcowej widzicie tego, czy dwa piony za na przykład atak, a w przypadku końcówki już najczęściej różnica jednego, czasami dwóch pionów decyduje o wyniku partii. Także pod tym kątem myślę, że to takie najważniejsze rzeczy. Oczywiście są też niektóre dodatkowe, ale myślę, że jako podstawy nie należy jakby tutaj za bardzo, jak to się mówi, przerycać, żeby też nie zasypać za zbyt dużym jakby takim natłukiem informacji. A teraz tak krótko jeszcze podsumujmy. Takim telegraficznym skrócie. Pierwsza sprawa to to, że w końcówce powinniśmy szanować materiał i dbać o tak zwaną strukturę pionową, czyli o to, żeby nasze pionki były w jak najlepszej kondycji. Proszę. Także to była taka próbka tego, co jest w kursie, bo rzeczywiście ja jeszcze też tutaj, tak jak słuchałem tego, to Tomku też przemyślałem pewne rzeczy i na tej stronie Szachy dla każdego, tam wprawdzie na samym stronie kursów są przykładowe lekcje, które można zobaczyć, ale ja myślę, że też uzupełnię to na tej stronie Szachy dla każdego, żeby dla tych osób, którzy po prostu są ciekawi, jak to na wygląda. Na przykład taką rozmową dzisiejszą. To oczywiście zrobimy też link do tego nagrania, które się pojawi również na YouTubie. To będzie też taki obraz tego, co w środku i też obraz ciebie, bo ludzie zawsze lubią poznać kogoś, od kogo się będą uczyli, bo to jest łatwiej, lepiej się, jak to się mówi, dzieci wolą uczyć się od nauczycieli, których lubią, niż od tych, których nie lubią. Znaczy kawał dobrej roboty, Tomku, zrobiłeś. Tutaj widać krok po kroku taki cierpliwość nauczycielska, gdzie wiesz, że może zbudzić, bo jak się czegoś nowego uczymy, to ja jestem takim cholerykiem. Broni, tak, to ja od razu się denerwuję, nie. A ty tak spokojnie wprowadzasz taki właśnie dobry nastrój. Nie denerwuj się, jak chcesz, to sobie wróć jeszcze raz i zwracasz uwagę na takie rzeczy istotne. Tak jak pięknie wytłumaczyłeś roszadę i ja już pamiętam, czego nie wolno, jak robimy, w jakich sytuacjach, więc super. Coś tak, chciał nam na... Tak, może jeszcze myślę, że fajnie że było, żeby może też pokazać jeszcze dodatkowe ćwiczenie, które też akurat, bo być może, że wtedy będą oglądali nas nauczyciele i rodzice, które też możemy zrobić jeszcze z dziećmi. Bo to, co oczywiście jest w kursie, to już jest taki duży pakiet, bo też jeszcze tutaj ważną rzecz, że jeżeli na przykład są nauczyciele chętni, czy rodzice chętni do tego, żeby mieć na przykład dostęp do tego, żeby mieć program nauczania, czy plan nauczania dziecka na przynajmniej pierwszy lub drugi rok nauczania, w zależności oczywiście od tempa, to podpowiem, że też te materiały są zamieszczone. Są zamieszczone materiały do linków, są zamieszczone materiały do różnych właśnie programów lub planów nauczania, a także do podręczników. Tych podręczników, które na przykład, od razu podkreślę, bo akurat dość dużą tutaj mam, jak to się mówi, obok półeczkę i to nie jest tapeta, także tutaj ja akurat jestem, że tak powiem, tradycjonalistą, tak? Także to jest na żywo. Ja także też lubię książki. Tak, także podpowiem, że akurat zawarłem jeszcze właśnie literaturę i teraz uwaga, nawet dla osób, które już trochę umieją grać w szachy i chcą na przykład szybszym tempem uczyć dzieci, to też jest literatura, która pozwala szybszym tempem uczyć. Także jeżeli ktoś już umie grać w szachy, ale jeszcze nie do końca orientuje się, jaka jest struktura, co należałoby zrobić, w jakim tempie, jakim jakby zakresie i strukturze, to też ten kurs będzie dla niego dobry, ponieważ przede wszystkim będzie miał całość tak jakby w pigułce, a dodatkowo będzie miał jeszcze bazę dotyczącą właśnie literatury, tego co to jest kodeks szachowy, jakie są przepisy, na co zwracać uwagę, jakie turnieje i tak dalej. Także myślę, że naprawdę pakiet jest naprawdę bardzo ciekawy. I teraz na koniec chciałbym jeszcze pokazać właśnie coś takiego, co też robi się na początkowym etapie przede wszystkim właśnie z dziećmi. Mianowicie skoczek. Jak to mówią dzieci, niektórzy konik. I teraz ten konik właśnie, on ma fajne takie właściwości, bo bardzo ciekawie skacze. I teraz pokażę jedną z możliwości, która jest takim jakby też takim papierem, troszkę papierkiem lakmusowym związanym z tym, że można też zobaczyć, na ile dziecko szybko potrafi jakby takie przestrzenne operacje wykonywać. Dlaczego? Dlatego akurat, że skoczek wykonuje ruchy w kształcie litery L. I teraz pokażę jedno z ćwiczeń, za pomocą którego można powiedzieć świetnie tłumaczyć, czy nawet też sprawdzać, na ile dziecko jest w stanie nawet pewne rzeczy przestrzennie widzieć. I podpowiem, że takie ćwiczenie nawet też ćwiczą zawodowi szachiści, którzy robią takie zadanie, uwaga, na ślepo, bez szachownicy. I teraz pokażę może to zadanie. Od razu podpowiem, że to zadanie będzie dotyczyło tak zwanego ruchu skoczka, ale w znaczeniu takiej jakby podróży trochę. To się nazywa taki labirynt skoczka w zasadzie. Już teraz udostępnię jeszcze tylko. Już udostępniam. Nightstar, już tak. Już powinno teraz być. Proszę tam zobaczyć, czy... Ja ci powiem, kiedy... Dobra. OK, tu wyłączę to, żeby nie przeszkadzało. Tak, już możesz. Jest? No, to teraz zobacz. Mamy właśnie jedną ze stron, która jest po prostu pokazana pod tym kątem, żeby też dać sobie możliwość do tego, żeby sprawdzić, na ile pewne rzeczy możemy zrobić. I teraz tak, tu mamy szachownicę, jeśli chodzi o szachownicę tradycyjną 8 na 8. Od razu podpowiem, że można zmienić. Za chwileczkę zmienię. I teraz chodzi o to, żeby skoczkiem obskoczyć całą szachownicę, stając na każdym z polu... Nawet nie dookoła, bo to nie koła, także bardziej do kwadratu można by powiedzieć, tak? No dobra. Do sześcianu. Ojej, albo do sześcianu. Teraz tak, szachiści muszą być precyzyjni, Aniu, także od razu podpowiem, tu musi być precyzja niestety. Także od razu tutaj dodam, że ruchem skoczka, czyli w kształcie litery L, trzeba obejść całą szachownicę, stając na każdym polu tylko jeden raz. I od razu dodam, że wcale nie jest to taka prosta sztuka, jak się wydaje. Ja tutaj pokażę przykładowe jakby rozwiązanie. Teraz tak, z tego fioletowego pola, który jest w rogu na dole, przechodzę tutaj na to pole, które klikam myszką 2. Teraz przechodzę tutaj, widać myszkę? Tak tylko zapytam? Czy myszkę widać? Tak? Widać. No to idę na 3. Teraz idę tutaj na 4. Jak klika, to się pojawia to pole zielone, czyli wszystkie możliwe, które mogę dalej ruszyć. Potem 6. Teraz uwaga, jak pójdę 7, za chwileczkę się tu poświetli to pole. 7, mamy 8. Tak, tutaj 8, teraz 9 i teraz troszkę przyspieszę. Od razu podpowiem, że ja robię to szybciej tylko, po to, żeby Państwa, jak to się mówi, troszeczkę nie przynudzić, a przy okazji, żeby pokazać, że szachiści naprawdę mogą pewne rzeczy w miarę szybko przetwarzać, prawda? No to jest także to, tutaj... co wczoraj powiedziałeś, że refleks szachisty tak. To jest trzeci co do refleksów, jeśli chodzi o szybkość, tak? Tak, tak, to się zgadza, że tutaj przy okazji właśnie szachiści, ping-pongiści oraz inne osoby. I teraz zobaczmy. Tutaj to jest ta liczba na tym 47, 48, tak? Tutaj już pokażę, oto co mamy na rogu, 48 i w tym momencie doszedłem do 48 pól, który zwiedziłem tylko raz i w pewien sposób można powiedzieć, że tak się troszkę zatkałem, tak? Czyli w sensie już dalszych ruchów nie ma. No właśnie, jak ty teraz z tego wyjdziesz? Znaczy nie, teraz już nie wychodzę, to już jest koniec. Pokazane jest, na ile potrafię dobrze przekształcać informacje związane ze skoczkiem i na przykład, jeżeli na przykład będę chciał kolejny raz zrobić, to naciskam jeszcze raz i od nowa zaczynam. I na przykład zrobię jeszcze raz, tylko być może teraz troszkę szybciej i przy okazji będę też mówił. I oczywiście ale w ogóle nie odwiedzasz dolnego prawego rogu. No być może akurat mam jakieś takie, że tak powiem, lęki przestrzenne z tym rogiem, tak, związane. O, 28, widzimy, dalej już nie można. Teraz pokażę, dlaczego dalej nie można. Z 28 pola można było pójść na 27, albo na 5, albo 11, bo z tego ruchu 3 no tak. Tylko pola ma skoczek, te 3 pola. Ale z uwagi na to, że one były odwiedzone, to jako 5, to jako 11, a to jako 27, to w tym momencie się zablokowałem. I a skąd szachiści jeszcze... wiedzą, że już byli na tym polu? Znaczy tu akurat system zaznacza. System. A jeżeli jest... System zaznacza, bo tu jest jakby komputerowo. A jeżeli chodzi o szachistów, którzy robią na ślepo, to oni już samodzielnie pamiętają. Tak? Pamiętają 64 ruchy. Właśnie? 48 tak. Ruchów? Znaczy 64, jak dochodzą do całości. Zaraz powiem jeszcze o pamięci szachistów. Teraz zobaczmy jeszcze tutaj. Aha, jeszcze muszę nową wziąć i tu na przykład zobaczmy, 10 na 10, tak? Widzimy? No. Można 10 na 10. Tu jest chyba maksymalnie, zaraz sprawdzimy, 14 na 14, jeśli dobrze pamiętam, czy 12. Teraz szybko zerknę, już sekundkę. Także można na przykład można sobie ustawiać, tak? A co to za strona jest? To jest strona mathsresources.com, tutaj jakby za chwileczkę mogę ją wkleić na tym, na Skype'ie, tak? Tutaj żebyśmy mogli mieć. Ja tam nie będę widział, czyli mathsresources. Tak, resources.com i potem łamane przez knights, przez skoczki albo rycerze. Fajne to jest, fajne. No i teraz pokażę tutaj na tej setce, także zobaczmy, jeżeli by było dziecko, które jest szalenie mocne w wyobraźni przestrzennej, to proszę bardzo, niech zrobi na 144 polach, tak? Także myślę, że naprawdę zabawa jest przednia, więc jeżeli, drodzy Państwo, myślicie, że szachy to jest tylko gra taka na jeden tydzień czy na wieczór, to obawiam się, że będę musiał wyprowadzić mocno z błędu, tak? Ponieważ jest to gra najczęściej na całe życie. Tak? Także pod tym kątem na pewno można szachami doskonale się rozwijać, zarówno umysł, jak i charakter. Także zobaczmy, tu oczywiście jest w tym momencie... Ja jestem pod wrażeniem, Tomek. Po prostu, kurde, wow. No, także tutaj dla tych z nas, którzy będą słuchali jeszcze dzisiaj, czy jeszcze za parę dni, to do końca roku kurs Tomasza jest w tej takiej... O, dzisiaj już promocja była. Właśnie, co to jest ta promocja? Promocyjna 249 zł, także zachęcamy, bo no taniej nie będzie, a będzie tylko drożej. Ja tylko umiem taką promocję zrobić, a w szachach to nie umiem. Przekazanej przez Tomasza, która jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowa i tego się nie da tak, nawet gdyby człowiek chciał sam to sobie pozbierać, to gdybyśmy przeliczyli te 12 miesięcy, podzielili te 249 zł na 12 miesięcy, no to mamy ile? 21 zł. 21 zł, o proszę, do matematyk. 21 zł, słuchajcie, na miesiąc. Tomasza macie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To chodzi z tą promocją. Dobrze, powiedzmy jeszcze tą promocję. Jest ta promocja. Tak, z uwagi na to, że rzeczywiście się to już wiele razy pojawia. Promocja polega na tym, że oczywiście szachowa. Jeżeli pion dojdzie do ostatniego rzędu, może zamienić na jedną z 4 figur. Zarówno hetmana... Tam, gdzie stoi król, tak? No ja będę tak kolokwialnie. Nie, dochodzi tylko do ostatniego rzędu. To stoi ostatniego rzędu. Jak odchodzi od drugiego rzędu biały pionek, to dochodzi do ostatniego 8. Więc jeżeli pionek przejdzie całą szachownicę, tak, całą szachownicę jak przejdzie, to w tym momencie ma prawo, albo nawet obowiązek, zamienić się na jedną z 4 figur. Hetmana, wieżę, gońca lub skoczka. Podpowiem, że najczęściej zamieni się na hetmana. Dlaczego? Dlatego, że hetman jest najcenniejszy, hetman ma największą siłę. Można mieć nawet 9 hetmanów, jeżeli podstawowy hetman, tak, hetman podstawowy nie zostanie zbity i wszystkie 8 pionów pójdzie i też zamienimy na hetmany. Można mieć to jest niemożliwe, żeby 8 pionów poszło do góry. Znaczy, bardzo rzadko spotykane, maksymalnie tam było 6 hetmanów w jednej partii, bo inaczej trzeba byłoby albo specjalnie grać, że tak powiem, źle, albo to ustawiać w znaczeniu współpracować ze sobą. W zwykłej grze, to jeszcze może dodam, bo to dla Państwa być może, którzy troszeczkę grają w szachy albo wiedzą ciut więcej o szachach, w zwykłej grze, jeżeli szachista dorobi hetmana, w sensie z tego pionka, a nie ma tak zwanej odpowiedniej rekompensaty, to natychmiast się poddaje partię. Czyli przewaga natychmiast jest tak duża, że po prostu jakby dalsza gra nie ma już do końca sensu. Także jeszcze dodam tylko, że tak jak właśnie przed chwileczką powiedziałem, jeżeli byśmy mieli na przykład 2 wieże, które mamy niezbite i wszystkie 8 pionów zamienimy na wieżę, to jedna ze stron może mieć 10 wieży. To jest promocja, kurde. Tak, także tutaj myślę, że to jest promocja, jakich mało. Ale ty dzisiaj fajnych rzeczy się dowiedziałam. Naprawdę, za każdym razem się dowiaduję nowych rzeczy od ciebie. O stereotypach jeszcze szybciutko mogę tak dokończyć, tak? Dobra. To jeśli chodzi o stereotypy, to tylko takie 2, które najczęstsze są, że tak powiem, wymieniane, a jednocześnie podpowiem, że te stereotypy powoli ulegają wykruszeniu, co bardzo cieszy, zwłaszcza za sprawą właśnie tego serialu Gambit Królowej, bo to też jakby bardzo mocno daje tak zwaną świadomość ludzi, którzy nie są w świecie szachowym, a ja akurat mam tą przyjemność, że jestem w tym świecie już od 25 lat. Tak? Już troszkę więcej ma. Więc także tak, jeśli chodzi o stereotypy, to pierwszy stereotyp szachowy to jest to, że szachiści mają refleks szachisty. Czyli na zasadzie dumają, siedzą, myślą i ruszą pionkiem o jedno pole po pół godzinie roboty. No to co oni tam robią? No nic nie robią. No niestety nie. Najszybsi szachiści na świecie, uwaga, grają partię w ciągu 1 minuty. 60 sekund są w stanie wykonać nawet 100 ruchów. Od razu podpowiem, to nie są ruchy losowe. To są ruchy dość dobre, naprawdę dość dobre ruchy, więc nawet są sytuacje takie, że jeżeli byśmy grali z mistrzem szachowym, to mistrz szachowy dostaje 2 minuty, my dostajemy 2 godziny i wynik dalej jest taki sam. Mistrz szachowy wygrywa 98 partii, jedno przegrywa, jedno remisuje. Znaczy, kto oglądał ten film, to tam jest taki fragment, kiedy oni się bawili w te takie szybkie szachy, tak? Tak, tylko mamy się w internecie, to jest jeszcze 3 razy szybsze. 3 razy szybsze, nawet 5 razy szybsze. Także w internecie, powiem szczerze, dzięki właśnie technologii, szachy po prostu nabrały zupełnie innego wymiaru. Podpowiem, że taką... A ja mam pytanie jeszcze. Dlaczego Gambit Królowej nazywa się Gambit Królowej? No już mieliśmy o tym mówić, ale nie powiedzieliśmy. No właśnie, tego już na koniec zapytałam. To właśnie jeszcze o tym dopowiem. Więc tak, jeszcze tylko powiem, że jeśli chodzi o ekstremalną formę szachów, to dzięki właśnie technologii i dzięki temu, że możemy odmierzać czas w dziesiątych, czy nawet w setnych częściach sekundy, szachyści niektórzy grają, uwaga, tak zwane partie ultrabulety, czyli na pół minuty. 30 sekund na całą partię. A tak, Znaczy wiadomo, trudno już teraz powiedzieć, co tam partie, bo to się bardzo szybko przerzuca, ale naprawdę jest to, jak to się mówi, hardcore. A jeśli chodzi o Gambit Królowej, to też odpowiem na to pytanie, bo to bardzo dobre. Gambit Królowej tak naprawdę powinien się nazywać Gambit Hetmański, bo to jest tak naprawdę otwarcie pionkiem o 2 pola sprzed hetmana, a nie sprzed królowej, bo królowa to jest nazwa taka troszeczkę slangowa, albo nazwa używana przez nieszachistów. Ale z uwagi na to, że tu chodziło o Gambit Królowej, jako że Beth Harmon stała się tą królową szachową, no to rzeczywiście nazwa jest bardzo dobrze dobrana. Podpowiem jeszcze, że gdybyśmy ruszyli pionkiem z drugiej strony króla, też jakby poświęcili pionka, bo gambit to poświęcenie materiału w celu na przykład rozwoju figur albo przyspieszeniu rozwoju całego wojska, to wtedy byłby gambit nie tyle króla, co gambit królewski. I podpowiem, że gambit królewski dawniej był bardzo popularny, ponieważ przynosił bardzo dużo widowiskowych partii i tak naprawdę można powiedzieć, że były takie fajerwerki. Dziękujemy wam wszystkim, którzy dzisiaj rano z nami byliście. Udostępnijcie proszę to spotkanie. Może ktoś będzie jeszcze przed świętami chciał skorzystać z tego kursu. To jest okazja, bo 249 zł do końca roku. Zapraszamy i wtedy będzie więcej Tomka przez 12 miesięcy. Tomku, bardzo serdecznie ci dziękujemy. Dobrego weekendu i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.